Witam wszystkich, tu Hikomiko. Zanim powiem wam wszystko o Celebium, chcę was zachęcić do wejścia na stronę na YouTubie na Hikomikos. Jest odcinek Sport Trash, gdzie po prostu polowałem na Pokemony, także obczajcie sobie ten filmik. Ty już wszystkie są, ty już wszystkie są! A dzisiaj powiem wam, co trzeba zrobić, żeby złapać Celebiego krok po kroku, także oglądajcie. Czy już wszystkie są Pokemon? Tak, przypominam, żeby na początku zostawić subskrypcję na kanale. I tak, mamy już znane pierwsze misje, jakie musimy wykonać, żeby zdobyć Celebiego. Zanim jednak wam o tym powiem, wejdźcie sobie jeszcze w sklep, żeby tutaj założyć sobie taką świetną koszulkę z Celebim, żeby świętować event dodania go do gry. Zobaczcie, jak sobie tutaj wejdziemy w nasze zadania, to mamy do wykonania takie rzeczy jak walcz w rajdzie. No właśnie, to najbardziej sfrustrowało wczoraj chyba wszystkich graczy Pokémon Go, którzy po prostu wyszli wieczorem późnym, żeby tylko złapać jak najwięcej Pokémonów, i to rozczarowanie graczy, że nie mogą wykonać rajdu. Ja również nagrałem filmik, będzie pod koniec tego odcinka dodany z wczorajszego wypadu na miasto. Pierwsze zadanie, jakie mamy, jest dosyć proste. Mamy tutaj Power Up Pokémon 5 times, Battle in a Gym 2 times and Battle in a Ride, czyli Power Upuj Pokémona 5 razy, walcz w gymie 2 razy i walcz w rajdzie. Jako nagrodę dostajemy 10 Pokeboli, 1 Charge TM i 1 Super Inkubator. Jeśli wykonamy to zadanie, dostaniemy kolejne. Dobądź 3 przyjaciół. Zrób ewolucję już ewoluowanego wcześniej Pokemona roślinnego, czyli na przykład jeśli ewoluowaliśmy Chikorite w Bayleaf, to musimy zrobić ewolucję Bayleaf w Meganium. Albo Ivysaura w Venusaura. Chodzi o to, żeby ta pierwsza forma Pokemona ewoluowała w drugą formę Pokemona. Oraz jest tutaj takie podchwytliwe zadanie, złap Pokemona 3 dni pod rząd. Serio, Niantic? Spowalniasz nam questa Celebi o kolejne 3 dni? Bo catch Pokemon in a day to jest tak jak 7 day streak. Złapiesz jednego dnia, zaliczyć się. Złapiesz drugiego dnia, zaliczyć się jako drugi. Złapiesz trzeciego dnia, zaliczyć się jako trzecie, także tutaj spowolnienie specjalne questa, a nagrodą jest 1500 Stardusta, 1 Sunstone oraz 1 Premium Ride Pass. Naszym trzecim zadaniem będzie użycie Sunstone'a do ewolucji Gluma lub Sunkerna oraz użycie przedmiotów ewolucji, aby ewoluować Pokémon ileś tam razy, w zależności od tego, ile nam się pojawi. Złap Eevee. Tutaj są spekulacje na podstawie profesora Willowa wiadomości. Nagród jeszcze nie znamy, pewnie pojawią się na dniach, także ja wam je przybliżę. Czwarte zadanie jest ciekawe. Ewoluuj Eevee w Espiona w trakcie dnia, przejdź 10 km z Eevee na swoim buddy oraz zdobądź medal Johto właśnie za złapanie Pokémonów z regionu Johto. Piątym zadaniem będzie ewoluuj Eevee w Umbreona w nocy, także ja już sobie tutaj, jak widzieliście zapewne na moim screenshocie, chodzę z Eevee na buddy, próbuję zdobyć jak najwięcej candy, już tutaj 7,1 km, także będzie Umbreon, Espeon, jeszcze jedna do kolekcji, a 10 km sobie przejdę tak na dodatkowym zapasowym Eevee, bo mam bardzo dużo tych Pokemonów w kolekcji. I tak, wracając do naszych misji. 6 z 8 to będzie złap Pokemony kilka razy dziennie. Właśnie tutaj się ludzie obawiają, że będzie 7 dni pod rząd. Odwiedź Pokestopy kilka dni pod rząd. Też również się spodziewam, że będzie to kolejne przedłużenie przez tydzień. Użyj Pineapple Berry podczas łapania Pokemonów. No to tutaj będzie łatwe zadanie. A nagrodą jest Silver Pineapple, czyli ten srebrny nowy Pineapple Berry. Nad ostatnim zadaniem będzie złap roślinne lub psychiczne typy Pokemonów w ilości, które okażą się niedługo, i ewoluuj ewoluowanego już wcześniej roślinnego Pokemona, czyli coś jak ta pierwsza z misji. A ósma zagadka jeszcze jest nierozwiązana, także subskrybujcie kanał już teraz, bo niedługo zostaną ujawnione te misje, bo po prostu trzeba poczekać, aż dowiemy się, co to tam zostało wsadzone. Oto są na przykład nowe shiny znalezione w kodzie gry. Jest to Pineco i Forest, czyli Pokemony, które właśnie można zdobyć z misji. Dodatkowo jest Xatu i Natu oraz właśnie tutaj Sunkern i Sunflora. One niezbyt się różnią wersjami shiny, dlatego warto się przyglądać, czy faktycznie są te gwiazdeczki na początku, kiedy spotykamy Pokemona. Warto by było łapać takiego w swojej kolekcji i nie przegapić żadnego shiny. Oprócz tego różnego rodzaju plecaki, torby, trenerów z regionu Johto,
A zadania właśnie podczas festiwalu wyglądają tak. Złap 5 Pokemonów, dostaniesz Poliwhirla lub Seedrę, zrób 4 Greaty podkręcone pod rząd, dostaniesz Miltanka, rzuć 3 Excellenty, dostaniesz Scytera lub Onixa, wygraj rajd, dostaniesz Porygona, a tutaj jest ciekawa misja, ewoluuj 3 Sankerny lub Natu, dostaniesz Pańko i idę dzisiaj robić Shiny Hunting, czyli za parę dni zobaczycie to na kanale. Sorki. Oraz pełną misji złap 3 Sankerny na Kamienie Ewolucji. Dobra, a teraz zapraszam na odcinek, który wczoraj udało mi się dla was nagrać. Witam wszystkich, tu Hikomikos. Mamy walczyć w rajdzie, a już jest po... What time is it? Już jest po 9:00 i nie ma możliwości zrobienia rajdu. Mamy nadzieję, że nad morzem będzie jeszcze jeden jakiś rajd. Tu macie fajny posąg na rondzie widoczny. Dodatkowo nowe Pokémony z Johto się pojawiły, takie jak tutaj Snubbull, Houndoom oraz Murkrow. Będzie możliwość polowania na wersję tych Pokémonów właśnie Shiny, ich warianty. Także jestem trochę podekscytowany tym, że będę mógł złapać nowe Pokémony, tym, że będzie można złapać trochę nowych Shiny. Dobra, idę łapać, bo właściwie idę iść szybciej. Dobra, jest misja walcz 2 razy w gymie, to jedna z nich. Zrobiło się w międzyczasie ciemno, więc trochę macie tutaj obraz ciemniejszy. Jestem ciekaw, czy zaliczy mi się to po walce z pierwszym Pokémonem, czy po prostu... If I battle against one Pokémon, it counts like one battle in a gym, so... Jeśli... Aha. Czyli jeśli zawalczymy raz z jednym Pokémonem, wystarczy, że to będzie jeden Pokémon, zaliczy nam to po prostu jako całą walkę w gymie. Także w taki oto sposób Hikomikos wykonuje swoje pierwsze misje na Celebi. To będzie dzień pierwszy. No i mamy to, drugi Pokémon. Już więcej nie musimy walczyć, mogę... Dużo jest tych Sankerlów, można fajnie sobie nazbierać trochę do późniejszych ewolucji. Czyli ten rajd w ogóle nie wypali dzisiaj. Jutro rano trzeba wstać. Myślę, że uda nam się to zrobić. Czyli odbierzemy sobie pierwszą nagrodę za wykonanie zadania, a drugi będzie... spowerapuj Pokemona. I się zastanawiałem tak trochę, kogo sobie spowerapować. Ale mam kilka takich Pokemonów na oku. Mamy tutaj tego Lenia naszego. Także spowerapujemy bezproblemowo. 2, 3. I to chyba już ostatni power up był, tak mi się wydaje. Nie, jeszcze jeden. 10 tysięcy Stardusta to dość sporo, ale czego się nie robi dla wykonania misji. I proszę bardzo. 4504. I max out my slacking look. It's 4500. 4500, ale jazda. Dobra, mogę wyłączyć ekran i powiedzieć wam więcej. Odebrałem sobie teraz właśnie to zadanie. Ale jednak walka z rajdem zostanie na jutro, dlatego zostawcie koniecznie subskrypcję na kanale. Zostawcie również łapkę w górę i napiszcie, czy udało się już wam wykonać pierwsze zadanie z Celebiego. Chcę się dowiedzieć, czy wam udało się wykonać chociaż cokolwiek z tych misji. Czy to było power-upowanie Pokemonów, czy na przykład właśnie zrobienie rajdu, czy to drugie zawalczenie 2 razy w gymie. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, chcę się dowiedzieć od was czegoś więcej. No i to tyle, bo dalsza część już po prostu była nudna, bo zacząłem chodzić jak szalony po jednego Snubbulla, po drugiego, po Houndooma. Jeszcze po misję i po prostu już nie było o tym, jak tego nagrywać, bo już mnie ręce bolały od tego noszenia przez 2 godziny tego statywu. Co my tu mamy? Hoothoot i Wooper, to już sobie odpuścimy. Idę do parku na Shiny Hunting tych Pokemonów, bo chcę w końcu go dorwać. Do tego Pańko, no tego Natu to tak niespecjalnie, tego Tankerna też tak niespecjalnie, ale Pańko i ten Houndoom będą moim celem, dlatego subskrybujcie. Niedługo może je złapię. Na razie, cześć. Najlepszym być naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt.